Siema, witam kolejny odcinek Dead in Bermuda. Możecie na dobry początek zostawić lajkę, jak coś to bym absolutnie. Chociaż pierwsze słowo to nie było, ale no tak trzecie słowa, które dzisiaj wypowiadam, także jeżeli dźwięk będzie, mój głos będzie lekko zaspany, no to wiecie dlaczego, bo na to jest straszne piekło na dworze. Nie da się żyć, oddychać, właściwie nic się nie da, na dodatek renderuje tutaj rzeczy na komputerze i komputer cały czas mieli. Faktycznie nawet teraz, nawet w tle, kiedy nagrywam ten odcinek, jest renderowany następny, więc to jest tu potwornie ciepło. Dobra, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Nie pamiętam co mieliśmy zrobić, co zamierzaliśmy zrobić, jaki tutaj był plan. Wydaje mi się, że chyba hunting bow, prawda? Wydaje mi się, że chyba tak, to chyba hunting bow. To weźmy Yuriego może i Alejandro, niech oni tutaj wezmą jeszcze kamienie w tej turze, pozbierają. Niech odpocznie sobie ta laska. I ta też laska może odpocząć. Oni niech sobie przeszukują jakieś nowe rzeczy, knowledge. No i właściwie tyle. I słuchajcie, zorientowałem się i mi się przypomniało o tym ziomku, że on chciał jakieś najlepsze, najwyborniejsze tutaj jedzenie, które możemy mu dostarczyć. A mi się przypomniało, że koło niego jest para jajec, a my możemy je zebrać. Może to o to mu chodziło, kiedy mówisz, że chciałby coś do zjedzenia wybornego. A knowledge jest potrzebne. O kurde, to bez sensu, że ją wybrałem. O, udało się. Hide them for a while and take them. Grab them quickly and run. A co tu się zadziało? O, a meal worthy of more than a king. Dobra, weźmy drugą opcję, bo oczywiście mamy więcej procentowo szans. Wait for a while near the nest. Ukryliśmy się na trochę niedaleko gniazda. Czekaliśmy na moment, bla bla bla. Hide. Okej, czyli udało nam się zabrać jajka, chyba tak? Tak jest, mamy Giant Egg 3 i Giant Egg 4. Ale to jest jak Giant Egg 3 mamy i 4, to oznacza, że gdzieś tu musi być jeszcze 1 i 2 pewnie. Pewnie on sobie tego zażyczy niestety. Dobra, możemy z nim porozmawiać. Daliśmy mu jajca przepyszne, posiłek królów. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką teraz. Dobra, możemy teraz pogadać o czymś? Mam super pomysł. Powiem ci, gdzie znajdziesz kogoś, kto wie o przepowiedni. I dasz mu drugie jajko w prezencie. Zobaczysz, on jest dzikim zwierzęciem. Czyli never scones, I sure we could be very close friends. Byłoby delicted if she would come to any of my parties. Byłoby super, gdyby przyszła na jedną z moich imprez. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Yeah, whatever. Okej. Okay. So her name is Arite. She lives in the jungle on the northern part of the Easter. Musimy przynieść teraz, czy prowadzić tutaj Aritię. I mam jej przekazać jajo. Dostaliśmy też Fire Crystal. Dobra. Find Arita. Ja nie wiem, czy ta Arita to nie jest jakby ta tutaj, ta laseczka, którą już spotkaliśmy. To raczej Arita nie jest, bo to raczej damskie imię. Może to ona jest? Rozmawiajmy z nią. Pytajmy, czy to ona jest Arita. Nie, chyba niekoniecznie. Ty, Northern part of the Easter. Co ja czytam, kurwa? Ja nie umiem czytać po angielsku. Ja widzę to słowo, wiem, że chodzi o Island, to czytam tak, Easter. Ja nie wiem, jak ja czasem oglądam te odcinki, to jest kurwa Easter, tylko tyle można powiedzieć. Dobra, co mieliśmy zrobić? Myślę, że pakujemy. A nie, oni mieli pozbierać tego kamienia, no nie? Chyba jeszcze tego nie zrobili. No to ruchy, kurwa, nie się lenić. Dobra, skipujemy tutaj do następnej tury.
Bardzo w porządku, że oni się dogadują, spoko. Fatigue tutaj fajnie spada. Kurde, będzie sezon drugi, będzie podejście też na normalu. Ale to jest za ciężkie na normalu, mi się wydaje. Kurczę, ciężko będzie. Chętnie bym to zrobił na normalu, ale faktycznie najpierw trzeba tutaj przejść chyba easy, żeby w ogóle poznać jakiekolwiek mechaniki, co warto by było robić, a czego warto by było nie robić. I wtedy może jesteśmy w stanie jakoś tam na normalu to przejść. Dobra, porozdajmy głód w ogóle. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy ja mam kogoś przypisanego, żeby on gotował. Wydaje mi się, że zapomniałem o tym. Ta laska miała ta tutaj gotować, ale nie pamiętam, czy dałem mi ostatecznie to zadanie. Będzie trzeba pamiętać teraz to zrobić. A pokaż water supplies'y, jak wyglądają. Elegancko wyglądają, dobra. Ten Bobby niech se łowi. A, ona odpoczywała, no dobra, to teraz nie gotuje. Alice niech eksploruje. Winters niech odpocznie. Łącznie z Alejandro. Łącznie z Yurim. I Alejandro i Yuri będą robić w workshopie teraz hunting boa. No i tacy. Wydaje mi się, że wszystko jest bituma. Klikamy nexta, oni sobie chyba w tej duży już odpoczną generalnie. Bo to szefowie, czemu ja mam 140 FPS-ów? Znaczy nie żebym narzekał, ale chciałem mieć mniej FPS-ów. Tak, trzeba ograniczyć zużycie procesora. kiedy renderuję film w tle. Aż tyle FPS-ów nie było. Chyba nie zadziałał program. No kolejne mamy tego, kolejne miejsce do łowienia ryb. Ale na razie nie potrzebujemy łowić ryb, jak będzie kryzys, to wiecie, to tam pójdziemy, nie? Na razie jest gituwa, nie potrzebujemy tego. Więc nie ma co tam iść. Dobra, niech oni tutaj robią w workshopie, niech ona... To z czym ona jest dobra? Scavengingu w sumie jest całkiem niezło też. No to niech scavengeuje może drewno. Drewno się zawsze przyda do naprawy wszystkiego właściwie. Dobra, i nexik, niech oni craftują. Dobra, i ten dziadek będzie ogólnie huntował. Będzie polował na rzeczy. I myślę, że spoko będzie. Że on się do tego nadaje. Chyba ma całkiem sporo tych punktów tam w ten hunting. To są wszystkich kurwa naokoło, więc spoko jak będzie solo biegał i coś robił. Plus 5 owoców, dobra. Hunger na poziomie w porządku, ale możemy jeszcze go obniżyć jak najbardziej. Pyk, pyk. No i pyk, w sumie nie musimy oszczędzać tutaj na jedzeniu. Lituwa. Fajerysy mamy, jeśli chodzi o wodę również mamy, ale możemy w sumie dodać trochę do ognia drewna. Dwie małpy modlące się. Stumble upon the very strange scene. Przyszliśmy i zobaczyliśmy bardzo dziwną scenę. Dwie małpy na kolanach i się modlą przed wielkim krzyżem chrześcijańskim. Możemy upolować manki. Take the wood, czyli wziąć drewno, albo się pomodlić. Ja bym się pomodlił. Bo jakby... Mięsa nie potrzebuję, bo po co? Drewna też nie potrzebuję. Możemy się... modlić, nic to nam nie dało chyba. To może jednak kill the monkeys, chociaż teraz nic nie musimy tutaj robić. W sumie na razie jest git, chociaż ten krzyż by się przydał chyba wziąć. Bo to on ma napisane tam jakiś numerek kolejny. Piąteczkę. To jest jakaś zagadka tutaj będzie robiona chyba. Nie wiem. Nigdy się jakoś tutaj w fabułę nie wciągałem. Nigdy, tak jak mówię, też nie przeszedłem do gry, także nie wiem. Ale to też możliwe z tego względu, że ja bardzo lubię grać na poziomie bardzo wysokim, najwyższym jaki jest możliwy. Sprawia mi to wtedy radość, że jakby jest jakieś wyzwanie przede mną.
Także nigdy nie ukończyłem tego, bo nie dałem rady. Postacie mi się wywaliły na łeb. Dobra, next runda, niech on sobie tutaj Alejandro craftuje. No i cało gameplay, jeżeli chodzi o gameplay, jest bardzo powtarzalny. Ale jeżeli tak właśnie raz sobie przysiądziesz, to wydaje mi się bardzo, bardzo fajny. Tylko no nie nadaje się to na dłuższe rozgrywki, to trzeba przyznać. Po jakimś czasie będzie się na pewno nudzić, już powoli to klikanie mi się nudzi. Ale na pewno to ze względu na to, że jeszcze wcześniej, tak jak mówię, usiadłem i tutaj 6 odcinków chyba nagrałem, także możliwe, że to... przez to. Możemy tutaj postawić baita, albo przeszukać... przeszukać tą pułapkę. Ja bym ją przeszukał właściwie, bo nie muszę stawiać baita, po co? Pewnie pozyskałbym z tego jakąś dużą ilość na przykład mięsa, ale w sumie mamy mięso. Możemy zabrać bardziej, no właśnie, bardziej łucy i to nam będzie potrzebne. Łucy i liny. Ron jest mega, 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 znaczy mega, mega, mega. Tak średnio jest injury, ale... ale trochę jest, więc warto od razu zadbać. I niech tutaj craftuje rzeczy z Alejandrem. No i wszystko w porządku, next. W ogóle mam wrażenie, że brakuje mi postaci. 4, 5, 6, 7, 8. Nie no, to 8 mieliśmy postaci, czy jest git, ale... nie wiem, takie mam wrażenie, że kogoś tu brakuje. Albo są jakoś tak dziwnie ułożeni w taki nietypowy sposób. I przez to mam takie wrażenie. Nie wiem, co będzie w ogóle następnym researchem. Tak daleko to chyba nigdy nie zaszedłem z researchem. Na normalu to idzie tak potwornie wolno. Dobra, pamiętać, żeby Boba odesłać na odpoczynek. Chyba, że on ma chyba depresję, a nie fatigue. Dobra, tu se gadają, bla 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 bla. Hunger. A w ogóle ktoś tu mnie uratuje, czy ja muszę się sam tu uratować? Nie wiem, bo ja nigdy naprawdę nie doszedłem do końca. Grałem sporo razy w to. Chociaż nie no, sporo to może przesadzam. Ale no, zdarzyło się. Znaczy, kilkanaście godzin na pewno się zdarzyło, ale... ale raczej to było po prostu one-shotowane na raz. Czyli usiadłem 10 godzin później i już nigdy nie odpaliłem tego przez najbliższe 4 lata. Czyli tak to wyglądało. Dobra, chodźmy do wykrzyknika. Mamy tutaj... roślinę. Możemy ją przeszukać i zebrać z niej pewnie jakieś fajne rzeczy. To jest pewnie roślina medyczna, tak jest. Dobra, ona jest w ogóle mega już zmęczona, znaczy mega, no delikatnie jest zmęczona, ale to niech sobie odpocznie. No i temu ziomkowi depression mocno idzie do góry, także trzeba to jak najszybciej temu zaradzić. Wydaje mi się, że Jacob i Bob mogą sobie tutaj pogadać przez chwilę. No i naścig. Trzeba jak, czyli generalnie chyba naszym tutaj celem i misją jest w sumie jak najszybciej przeszukać całą wyspę. Good eye. Scavenging skill progress faster. No w ogóle ten dziadek jest jakimś szefem. To szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o dobre perki, mam wrażenie. On ma same dobre jakieś dojebane perki. No tylko jest uselessem. I mega ma dużą depresję i szybko mu to w ogóle idzie do góry, smutek. I... no jak grasz na normalu, to on nic nie robi. Musiałem przeszukać tego. Przeszukać Seaweeda. Niech będzie Yuri. Raz piszę na przykład, co jest potrzebne do przeszukiwania na przykład takiego Seaweeda, a raz nie piszę i nie wiem, czy tutaj na przykład jest potrzebna umiejętność scavengingu, czy może właśnie umiejętność stealtha. On ma stówkę, na stówkę ma w ogóle fishing, więc nie wiem, co w sumie dalej... crafting? Udawać construction? Może crafting? Nie wiem. Niech będzie crafting. Idźmy w fishing. No i w sumie co teraz? On by fajnie by było, jakby on sobie pogadał z kimś. Widzę, nie za bardzo ma z kim tu pogadać. Ktoś ma tu depression jeszcze na wysokim?
Poziom w sumie oni mają. A to niech se pogadają. W trójkę. Dobra, tutaj naprawmy to, naprawmy tutaj to. Wędka też do naprawy, też naprawmy. Dobra, i naścig. A, nie mamy... Czego nie mamy? Nie mamy żadnego mięsa, które może być użyte w cooking pocie. No to niech ona tutaj przeszukuje wyspę w takim razie. Tak jest. Yuri Strange, oni powinni dostać depresję na niższy ten. Piękny. Jeszcze sobie odpoczęli, dogadali się, co ciekawe. Chyba przez to, że dałem dziadkowi discussion, to nic w ogóle cokolwiek w stanie zrobić w tej grze. Tak mi się wydaje, że jakby taktyka na wyższe poziomy by była taka, że trzeba dziadkiem od razu spamować w rozmowy. Bo on mi cały dzień siedział przy ognisku i nie był w stanie wyleczyć depresji. Czy tam smutku, bo jakby depresja to jest tutaj głupio napisane. No porozmawiajmy to jedzenie, bo one tak czy siak się niedługo zepsuje i będzie lipa. Więc porozmawiajmy. Tak jest, dwa tasty meal degradate into meal. Niestety. Dobra, oni mogą wracać do pracy, niech to będzie library. Na razie wody mamy sporo, ona jest dobra w zbieranie rzeczy, ale wody na razie mamy wystarczająco. Niech tu będzie exploring. Niech ona w sumie może też się zajmie eksplorowaniem, żeby szybciej to przejść. I Alejandro z tym, z Jurim tutaj będą craftować. Chyba niezły pomysł, jak dla mnie. I Jacob możemy mu wydać w coś punkty, wydaje mi się, że hunting. Wydaje mi się, że hunting. On będzie tutaj polował na jedzenie. No dobra, i next klikamy. Mamy to hunting bow added to the camp. Dwie osoby mogą huntować. Ale przypiszemy jedną. Nie wiem w sumie. O, a to? Infimary, we absolutely need a place to care. A będziemy tutaj leczyć rannych. Ciekawe bardzo. Pierwszy raz takie coś widzę, spoko. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy się opłaca jakby używać łuku. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że się nie opłaca, ale z drugiej strony... Kurwa, nie wiem, trzeba to przetestować, no nie? Wtedy się dowiemy. Pokaż, hunting. 3 do 7 mięsa, łe, to się wiele bardziej opłaca niż fishing rod. Ale dobrze, i tak, to niech Bob sobie fiszuje, a ten niech huntuje, więc zajebiście. Niech ona przeszukuje, a oni niech sobie craftą. Chociaż na razie nie ma co craftić. Żeby mid dryer zrobić. To by było spoko, ale z drugiej strony... Chociaż nie, spoko by było, możemy to zrobić. Bo mamy takie zapasy mięsa. Więc niech oni skawędzują tutaj drewno może. Focus on wood. No i niech oni eksplorują, nie? Coś tu odkryliśmy, jakąś nową część mapy. Lost backpack, niech to przeszuka Yuri. Okej. Dobra, i co? A, tu w ogóle trzeba jej naprawić tą bibliotekę. No i wszystko. W sumie, naścig. On w ogóle coś złapał? Na tym hunting bo? A i ktoś mógł gotować ryby w sumie. Nikt się chyba tym nie zajął. Fresh meat 8. Holy shit, man. Łódcy, nowy level. Dogadują się, dobra. Mamy to z palcem. Teraz to już ta gra nie stanowi wyzwania żadnego, mam wrażenie. Chyba tutaj twórcy delikatnie przesadzili, jeżeli chodzi o to. Wydaje mi się, że cały czas powinniśmy musieć walczyć o coś. A tutaj jest tak zrobione, że nie musimy walczyć.
że trochę ich poniosło, że tak powiem. Że przez to gra się będzie stawać konstant, taka ciągle będziemy robić to samo i będzie się strasznie nudzić. No i myślę, że nie postawili takiego większego wyzwania. Ale to chyba jest w ogóle ich pierwsza gra, tak mi się wydaje, bo tak patrzyłem sobie, co oni mają za gry i wydaje mi się, że to jest pierwsza gra tych twórców, także no wiele jeszcze się mieli do nauczenia na pewno. Myślę, że jak na pierwszą grę, to i tak sobie nieźle poradzili na jakieś młode studio. Dobra, możemy tą laską daliśmy exploration już na maksa, także możemy zainwestować w coś innego. Nie wiem, czy discussion? Nie wiem, co daje do końca to discussion. Decrease depression, ale to chyba nie chcę za bardzo tego. Nie wiem, może jakiś crafting, stealth, scavenging, harvest, cooking. Może harvesting. Nie wiem w sumie co. Inteligencja, bo nie mam zielonego pojęcia w sonią zainwestować. No i Yuri dostaje oczywiście scavenging, żeby mieć na stówkę. No i crafting chyba, nie? No i tu ma. Yuri w ogóle jaki ma poziom? Dobra, tutaj jest gituwa, tutaj jest gituwa, tutaj jest gituwa. Trzeba zobaczyć, co to za miejsce. O kurwa, znaleźliśmy. Darling Wild Woman. Możemy przeszukać ją. Jak najbardziej. Postanowiliśmy do niej podejść. A nie postanowiliśmy. Nie mieliśmy tyle odwagi, żeby podejść bliżej niż to potrzebne i nic nie znaleźliśmy. Dobra. Musimy porozmawiać z Daring Wild Woman. Wild Woman. Wydaje mi się, że do porozmawiania wyślemy Alice. Patrzy się na nas with so much rage coming, ze straszną złością w jej oczach. Be gone, fool, she says with a grin. Przepadnij. Mam do ciebie prezent, proszę mnie nie zabijaj. Nie chcę nic od tego obrzydliwego człowieka. A może ty jesteś prezentem? Moi mali chłopcy nie mieli dobrego, porządnego jedzenia przez wieki. Ja też. Nie, sprawdź to. It's a kick-ass giant egg. To wielkie, gigantyczne jaju. Słabo. Może za kilka lat it will make a nice roasted chicken for my boys. A może za kilka lat wyrośnie na fajnego kurczaka dla moich chłopców. A teraz przepadnij. Poczekaj, powiedział mi, że wiesz coś o przepowiedni. Oczywiście, że wiem, nie jestem głupia. A czy uważasz, że będziesz godna zobaczyć wybranego naszej małej przepowiedni, ale słodkie. Dużo spróbowało. And many have been served as... I wiele zostało zaserwowanych jako deser dla moich chłopców. Proszę mi, proszę, jestem godny. Nie jesteś godny, nie jesteś godna. Już to widzę. Udowodnij mi swoją siłę. Jeżeli mnie nie jesteś w stanie pokonać na łapę, to nie mamy sensu iść dalej. Okej. Arm wrestler? O kurde, musimy się z nią siłować i potrzebujemy kogoś silnego. Yuri? Spróbuj. Kurwa. I co się teraz stanie? Wiedziałem, że jesteś słabiakiem. Przepadnij teraz, mała dziewczynko. Niedobrze, jeszcze raz. Kurwa. I co się stanie? A, Yuri fatigue mu wzrasta, ale nie jest najgorzej. Jeszcze raz. Yuri, dasz radę w końcu. No musi się zmęczyć. To jest niemożliwe, mam 48% na to.
46, no w końcu... No skurwa, no w końcu chyba musi przegrać. Dobra, nie da się, musimy być chyba... Musimy być, to nie chyba, nie, to nie, nie, nie ma znaczenia jakie tu są procenty po prostu. Wydaje mi się, że musimy być po prostu silniejsi od niej. I to nie ma znaczenia ile tu jest napisane, że jest procentów. Czyli Yuri musi iść generalnie w siłę, bo to jest chyba najsilniejszy gościu. Mam kogoś silniejszego? Raczej wątpię. Strange. No nie, Yuri ma 75, to nie wiem ile, nie, ile będzie potrzeba. No ale widocznie więcej niż 75. Dobra, wyślijmy kogoś, żeby tutaj Julię, żeby ona gotowała nam posiłki. No i kiedy oni niech przeszukują, oni ich zbierają, skawędżują. Chociaż ile mamy drewno? 29, no to niech jeszcze trochę poskawędżują. Dobra, next klikamy. Knowledge, research, git. Level 6, spoko, damy jej oczywiście w tego, w gotowanie, wydamy jej punkty. No i co, no nie wiem, wydaje mi się, że już będzie gitować, że raczej naprawdę nie ma szans tego przewalić. Tak teraz bardziej szczerze mówiąc skupiamy się na tej fabułce tutaj jaka jest. No i tak to staram się dla widza tłumaczyć, jak może nie zna angielskiego, chociaż mi to ciężko wychodzi. Tak wiecie, ja tak niedokładnie czytam i zwracam uwagę, to nie jest tak, że to jest 1:1 co oni mówią. Raczej bym daleko do 1:1 tam jest. Ale też nie chcę jakby wiecie, bo ja muszę spokojnie sobie to przeczytać, przeanalizować i wtedy będę wiedział, co oni mówią w czasie przeszłym czy przyszłym. No nie? A ewentualnie jak to zauważyć gdzieś tam przypadkiem, końcówkę czy coś, to wtedy będę wiedział. Ale raczej, żeby skumać, czy w którym czasie oni rozmawiają, to muszę się w miarę skupić. A tutaj na szybko to tak ciężko mi jest zawsze mi było. Nie wiem dlaczego. Nigdy nie rozumiałem czasu po angielsku. A jak, generalnie jak w szkole mnie chcieli nauczyć czasu, to w ogóle tego nie kumałem, miałem same jedynki. A potem nagle to randomowo przyszło do mojego mózgu i mówię, o! Czyli to tak to działa. Ja miałem nawet korepetycję i w ogóle nic nie rozumiałem. Ja nie wiem, i po prostu pewnego dnia wstałem i mówię, o, rozumiem. A może do pewnej rzeczy trzeba po prostu dojrzeć. W moim przypadku to był język angielski. Dobra, możemy to przeszukać, możemy wziąć głowę, możemy pomodlić się do Boga albo zaoferować mu mięso. Spróbujmy zaoferować mięso Bogom. Może coś się wydarzy ciekawego. You get the feeling that this, masz takie przeczucie, że ten ołtarz był użyty do modlenia się jakiegoś starego boga. Może it may be better to get on his bright side. Może to lepiej być po jego stronie. Tak w razie jakiegoś... Tak w razie W. Dobra, i możemy się też pomodlić, nie wiem. Aha, to nam ściągnie chyba depression. Może zabierzmy kamienia. A może przeszukajmy w ogóle ten ołtarz, co się w nim znajduje. I wyślemy Yuriego, on też musi dużo expo zdobywać. Nie było nic, przeszukaliśmy koło ołtarza, ale nic tam nie znaleźliśmy. Żadnej zagadki, żadnego niczego. Głowa jakby byka jest świeża i krew ciągle spada, jakby ciągle leci z jego głowy. Dobra, możemy wziąć głowę i tak dalej, ale nie wiem w sumie. Na razie, kurwa, wziąłbym tą głowę. Take the head. A to na mięso pewnie da, a to nie chcemy na razie, może kiedy indziej wyślemy tą głowę. Na razie jest gituwa. Jak jest. Fresh meat, fresh fish, 6 mil.
Tuwa. Dużo, dużo mega w ogóle żarcia mamy. Jak Bob z tym ziomkiem cały czas będą gotować, to sens. Nie wiem, wydaje mi się, że jakbym był na takiej bezludnej wyspie, to bym... Tak by było zajebiście łowić ryby. A ogólnie jestem mega nie fanem łowienia ryb. Mega, mega uważam, że to strasznym chujem trzeba być. Ale wydaje mi się, że na takiej bezludnej wyspie to była taka zajebista rozrywka, no bo musiałbyś przetrwać. To jest tak, że jakbym był na bezludnej wyspie, to bym pewnie kurwa wziął jakiegoś kidosa, jakby trzeba było, urwał mu, odciął mu nogę, a potem ją zjadł, jakby trzeba było, no. Tak, tak jest człowiek. Ale tak generalnie, no to wiadomo, nie nienawidzę krzywdzenia zwierząt i tak dalej, no. Ludzi, zwierząt, nikogo nienawidzę krzywdzenia. No i wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć, że nie wiem dlaczego mu tego depresja wzrasta. On powinien być zajebiście zadowolony. Siedzi sobie chłopie, macha wędeczką. Jakieś nowe tutaj rybki łowi. O kurde. Roślina. Carnivorous plant. To wygląda dokładnie tak jak mały Carnivorous plant, który widziałeś pewnego dnia w botanicznym muzeum. Ale większy, dużo większy. To jest chyba ta, nie? Mucho-muchołap. Czy coś takiego, jak się, tak to się nazywa. Możemy to przeszukać. O kurde. Agility jest potrzebne. No dobra. Udało mi się zrobić unik, kiedy mnie zaatakowała. O kurde, jakieś jedzonko znaleźliśmy, ale to do kitu w sumie. No i możemy je pociąć na coś. Nie wiem, co z tego będzie ostatecznie. Dostaniemy z tego... A, też jedzonko, a i rope. Medical plant, spoko. Jakieś tutaj generalne tak zwane rzeczy dostaliśmy. No nie wiem, jak to przetłumaczyć, te resource. You see a big ginger lion sleeping peacefully on the ground. Widzimy wielkiego, rudego lwa śpiącego sobie spokojnie na ziemi. Żeby go przeszukać. Brzmi to jak kurwa fatalny pomysł. You don't dare hunt him right now. Nie mieliśmy na tyle odwagi, żeby na niego zapolować. No to naprawdę nie mogę jakby... Nie mogę go nawet przeszukać. Musimy poczekać może. Z nią nie ma co gadać. Możemy pójść chyba do tego sioma, nie? Tak mi się wydaje, do tego grubego. I przekazać informację, że byliśmy u tej laski, tylko ona nie chce za bardzo z nami gadać. Czy nie? A, nie chyba. No dobra, to wracamy do obozu. Yuri w ogóle się wyspał, tak że niech skawędżuje rzeczy. Ile mamy drewna? Dużo, 43, a potrzebujemy, żeby wykonać... Co teraz w ogóle robimy? Meat dryer chyba, nie? Chyba mi dryer. Potrzebujemy 35. Dobra, to teraz kupmy się na linie. Bo zobaczcie, jak to mega długo trwa, żeby to pozyskiwać, te rzeczy. Mam scavenging na stuwa, a to trwa jakąś wieczność, mam wrażenie. Dobra, niech ona gotuje, niech ona tutaj przeszukuje nowe rzeczy. Dobra, ile mamy wody? Bo to warto też. 59. Dobra, najścig. Nie wiem, co dalej będzie. Za rzecz, ale mam nadzieję, że jakieś zajebista. Jedna ryba, ale to akurat nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o jedzenie, to mamy tego mnóstwo. Nawet jeżeli nam zabraknie, to mam jeszcze miejsca na mapie, gdzie mogę wysłać postać, żeby złowiła ryby, także. Generalnie zwycięstwo. Big Tree. Możemy zebrać owoce. No to zmierzmy. Bobem. Dobra, udało nam się zebrać jakieś owoce, reszty niestety nie dosięgliśmy, ale to jest żaden problem, możemy teraz pociachać to drzewo siekierą na drewno
jeszcze zabrać z tego owoce. Dobra. I obóz. Alejandro może odpocząć. Niech sobie tutaj, niech się kimnie. I ten ma sporą depresję w sumie, Bob. To ciekawe, kto ma tu jeszcze depresję wysokie? Nikt, bo Bob pracuje solo, a Yuri ma spoko, w sensie spoko. W sensie bardzo duże depresję. Za duże generalnie. Nie spoko bardzo. Także niech może tutaj pogadałem sobie razem. Że bardzo dużo, 21% jest jeszcze na zielonym, ale... Ale widzę największe, drugie największe kolejności. Ile im spadnie? No, w porządku chyba. Chyba gituwa. Dobra, kolejne miejscowo odkryte, a to po tym dniu odkryjemy. No i myślę, że jeszcze jeden dzień sobie walniemy i zakończymy dzisiejszy odcinek. Niech oni sobie tutaj pogadają. Go boli kręgosłup, bo coś to mówi, że go back boli. No i generalnie możemy porozdawać jedzenie, mam mnóstwo żarcia. W sumie za dużo tego jedzenia jest. O, trochę dużo. Nie wiem, będę rozdawał po prostu. Wszystkim do zera jadę, nie? Bo... Tak, niech każdy ma zero, bo to i tak się zaraz zepsuje na bardziej editable stuff. Będzie mega mało przywracać tego jedzonka. Dobra, jeszcze ten dzień i będzie gituwa, oni już mogą sobie w sumie wrócić. Niech skawężuje ten ziomuś, ty też możesz wrócić, więc też skawężuj. No i ty w sumie nie musisz łowić, szczerze mówiąc. Ty byś najlepiej jakby się, jakby tego. Chociaż ty możesz łowić ryby, a ty byś mógł tutaj pomagać jej z researchem. Też byśmy mogli tak zrobić w sumie. Więc w ogóle też ranny trzeba tutaj użyć painkillersów. Oni niech zbierałem rope, ona też może odpocząć chwilę. No i gituwa, co to za miejscowa nowa? O kurde. Military plane wreck. Jakby rozbity samolot, nie? Wojskowy jeszcze na dodatek. Myśmy Julię wyślijmy, bo nie wiem, co jest w sumie potrzebne tutaj. A Julia jest taka uniwersalna, mam wrażenie. Water and coffee, woda i tego, kawa. Pinkiersy, water supplies. No nic ciekawego. Tak generalnie. Dobra, neścik. A nie ustawiłem, co oni mają zbierać. Mają się zbierać liny. Mega duże ich potrzebujemy w sumie. Naprawmy wędkę. Cooking pot też naprawmy. A nie mam kamieni. To może panowie zbierzcie w tej rundzie kamienie. One też się przydają tak czy siak. No i neścik. Tam ryby złowił, tutaj pewnie sporo, 8 kamieni, naprawdę sporo. No i exploration, area discover i next level, nie wiem co w sumie iść tą winters. No i myślę, że pójdziemy w, no w sumie medycyna by była spoko, bo ona by dzięki temu leczyła lepiej ludzi. Tak czy nie? Czy to po prostu działa jakby tylko na nią? A chyba tylko na nią będzie on działa to. Niech będzie to exploration. Ona i tak dużo zajmuje się eksplorowaniem. Tutaj co znaleźliśmy? Stone chain. Chain cairn.
Możemy nasiurać na to. Super, super, podoba mi się ten plan. Niech Yuri przyjdzie i nasiura na to. Ja wiem, nie wiem co się wydarzy, ale wiem, że już to kiedyś zrobiłem. Nic się nie wydarzy. Wydarzy się to, że dostaniesz osiągnięcie na Steamie. Jak to zrobić? 8% graczy to zrobiło. Okej, możemy zaoferować jakieś planty. Okej, nic się nie wydarzyło. No to możemy przeszukać to w sumie. Knowledge. Dobra, you dig the ground in front of the rocks. I co znaleźliśmy? O, okej. Spoko, spoko, spoko. To coś, co mi daje jakby wszystkie stacje plus jeden. No i teraz Yuri, Skull Engine. Proszę tutaj pozbierać Kamlota dla widza. No, trzy kamienia sportowe, może być. Wydaje mi się, że mamy teraz już wystarczająco, żeby zrobić tego. Tak jest, Meat Dryer. Teraz by się przydało zbierać jakby liny i naprawić cooking pot, by się przydało jednym kamlotem. Dobra, bierzcie liny, panowie. Focus on rope. Oni sobie wypoczęli. No, ten Jacob, czym by się Jacob zajmował najlepiej? Jacob chyba knowledge. Niech jej tutaj pomaga jak najszybciej wynajdować różne nowe rzeczy. No i ona niech eksplorację tutaj podejmuje. Osiem liny, nie wiem ile potrzebujemy tej liny, nie pamiętam. Ale chyba całkiem dużo. Dobra, i wydaje mi się, że tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Możecie zostawić lajka, jeżeli podoba wam się taka mega luźna tutaj seria. No nie ma, nie jest tutaj zadymiarsko, to trzeba przyznać. Nie ma za bardzo zadymiarskiego kontentu. Ale jest, wydaje mi się, mega przyjemny content. I przede wszystkim mi się w to zajebiście gra, więc nie zamierzam teraz rezygnować z tego. Zresztą zaraz i tak zakończymy tą serię, to nie będzie jakaś długa seria. Chociaż nie, no to... O kurde, Golden Tree, złote drzewo. Nie no, jeszcze pół mapy mamy do odkrycia, co ja gadam. Ale to w miarę szybko idzie, co chwilę, co dwie kratki odkrywamy na jeden dzień. No, bym musiał to policzyć, ile jest tego. No kurde, ale myślę, że nie wiem. Tak, dwa, trzy odcinki i w sumie będzie odkryte wszystko. Po kolei, to niby się wydaje dużo, niekoniecznie dużo będzie. No i co, możecie z lajka zostawić i przede wszystkim wpaść na mój drugi kanał, tam są GigaCox filmy, będziesz zadowolony, pozdrawiam.